Rozmowa o dziewiątej. A gościem rozmowy o dziewiątej jest Robert Trzechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo aktywny rok za państwem, no bo działo się dużo, a i działo się też międzynarodowo, więc jeśli moglibyśmy zacząć od takiego krótkiego resume tego, co się w tym roku wydarzyło. Ile mamy czasu? No niewiele, ale w takich trzech, w takim telegraficznym skrócie, w trzech zdaniach. Sezon zaczął się od fantastycznej informacji, to znaczy wieloletnia praca usilna wreszcie zaowocowała w postaci nowego, pięknego teatru Lalek dla dzieci. Dodajmy, że teatru, który był ostatnim teatrem w mieście, w województwie, którego jeszcze nasze województwo nie miało, bo wszystkie pozostałe województwa już teatr Lalek, zdaje się, miały. Wszystkie województwa w Polsce miały teatr dramatyczny i teatr Lalek. Nasz miał dwa teatry dramatyczne, żadnego teatru Lalek, więc z tej mapy teatralnej Polski biała plama została wymazana. To był ten piękny akcent. W największym skrócie. Ten smutny i refleksyjny akcent przyszedł z kolei na koniec sezonu. Mianowicie odszedł od nas największy przyjaciel naszego teatru, Janek Szurmiej, twórca pięciu spektakli obleganych przez widzów. A po środku zrealizowaliśmy 8 spektakli, 3 dla dorosłych, 5 dla dzieciaków. A w czasie wakacji ciężko pracowaliśmy, podczas gdy inni sobie leżeli na plaży. My w ciągu 3 tygodni zagraliśmy 24 spektakle, sami układając scenografię bez ekipy technicznej, sami zmywając podłogę, sami promując spektakle. Mówię o Gusłach i o wielkim sukcesie naszego teatru na Fringe Festiwalu w Edynburgu, z którego przywieźliśmy, grając nasze Gusła w reżyserii Grzesia Brala, przywieźliśmy nagrodę dla jednego z najlepszych spektakli festiwalu. Zdobyliśmy same pięciogwiazdkowe recenzje w Scotsmanie, w innych środowiskowych i ogólnobrytyjskich gazetach. Posypały się zaproszenia. Zagraliśmy ten spektakl po Edynburgu na 10 festiwalach. Między innymi zagraliśmy go u Andrzeja Seweryna w Teatrze Polskim. I zdaje się, że doczekał się on długiej owacji na stojąco. 10-minutowa owacja na stojąco przy nadkomplecie w Warszawie, to się nie zdarza rzadko. Podsumowując, to była ciężka praca, ale to była praca nad marką naszego teatru i to była praca nad promocją naszego regionu, naszego teatru, naszego miasta i naszego kraju. To w takim największym skrócie, oczywiście podsumowanie tego, co się działo. Odbyło się mnóstwo warsztatów, lekcji teatralnych. Teatr Lalek buzuje pracą, zapraszamy tam dzieciaki, przychodzą na wycieczki, oglądają piękny nowy budynek, a my już planujemy kolejne realizacje, no, na które dzieciaczki nasze zasłużyły. Na przykład już latem zaserwujemy dzieciom festiwal w sierpniu, festiwal teatrów ulicznych i różnego rodzaju zdarzeń dla, przepraszam, najmłodszych. I to w Teatrze Lalek? Czy to się będzie odbywać na zewnątrz? To będzie plac teatralny? To się będzie odbywać przy otwieranej ścianie na placu teatralnym. No, to jest jeden z elementów tych naszych planów. W środku odbywają się spektakle, przypomnę, lalkowe, które prezentują różne rodzaje konwencji Teatru Lalek, a na zewnątrz będziemy prezentować różnego rodzaju koncerty i widowiska plenerowe, żeby dzieciaki uczyły się też teatru ulicznego. Czyli ten Festiwal Teatrów Ulicznych to także na wakacje. Czy coś oprócz tego Festiwalu Teatrów jeszcze na wakacje Teatr Lubuski proponuje? Będziemy się starać, jak zwykle, zapraszać dzieci na półkolonie prowadzone przez nasze fantastyczne instruktorki i ruszamy już bardzo mocno z realizacją potężnego projektu Przestrzenie Sztuki. Przypomnę, że jesteśmy po raz piąty operatorem tego projektu. To jest projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa. Natomiast WIA, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Dzięki temu projektowi w ciągu półtora roku, od 1 czerwca do końca roku kalendarzowego obecnego i od 1 stycznia do końca roku kalendarzowego następnego, czyli de facto półtora
sezonu za 900 tysięcy pozyskanych z ministerstwa przy mocnym wsparciu, jak zawsze, naszego organizatora. Zrealizujemy za te pieniądze co najmniej 6 małych projektów mieszczących się właśnie w Teatrze Lalek dla dzieci i młodzieży i 2 duże projekty, Balladyna Juliusza Słowackiego i reinterpretacja szekspirowskiego Romea i Julii. O, to będzie jeszcze inkrustowane licznymi lekcjami, wystawami plastycznymi, warsztatami. Przypomnę, że ten projekt Przestrzenie Sztuki ma na celu przede wszystkim promocję kultury wysokiej w ośrodkach oddalonych nieco od stolicy, z mniejszymi możliwościami finansowymi, ale to jest dla tych najbardziej ambitnych ośrodków i zdaniem Warszawy, która to ocenia według swoich kategorii i kryteriów, po raz 5 od początku istnienia tego teatralnego projektu Przestrzenie Sztuki jesteśmy operatorem. To jest pierwsze zadanie. To chyba, jesteście chyba Państwo jednym z 5 operatorów w skali tak, kraju. Tak. Wniosków było bardzo dużo. Wybierają tylko 5 spośród tych wniosków. No i 5 raz jesteśmy w tym projekcie. Kolejnym założeniem tego projektu jest docieranie z tą kulturą wysoką do ośrodków zdegradowanych, małych, biednych. Nasi naukowcy z naszego uniwersytetu wyznaczyli nam kierunki w naszym regionie, gdzie są takie ośrodki. Do tych ośrodków właśnie z gusłami, z fragmentami guseł Mickiewicza jeździliśmy i tak powstał ten spektakl. W sposób bardzo nietypowy graliśmy przy cmentarzykach, w remizach, w kościółkach, w plenerze z płonącymi pochodniami itd. itd. To był przepiękny powrót do źródeł. No i kolejny punkt podstawowy i założenie tego programu to praca dla ludzi, którzy skończyli uczelnie artystyczne, a nie mają etatów, więc promujemy młodych aktorów, którzy nie mogą dostać pracy. 900 tysięcy w ramach programu Przestrzenie Sztuki to do wykorzystania, a ja chciałem zapytać, jak skoro już o finansach mowa, to jak wygląda kwestia finansowego utrzymania tej nowej sceny lalkowej, która powstała przy Teatrze Lubuskim? My to wiemy i wszyscy wiemy i trwają rozmowy na ten temat. Koszty utrzymania nowego budynku wynoszą w skali roku na dzisiaj, mówię o Teatrze Lalek, czyli o oddzielnym teatrze dodatkowym, wynoszą około 700 tysięcy złotych. Trwają już, myślę, pozytywnie się zakończą te rozmowy z naszym organizatorem, który zawsze nas wspiera, dzieli to, co ma, ile ma, najlepiej jak może. Nigdy się nie zawiedliśmy i jestem dobrej myśli, właśnie prowadzimy te rozmowy i mój pomysł polega na tym, czy on wejdzie w życie, zobaczymy, żeby starać się o współfinansowanie z Ministerstwem Kultury w zakresie Teatru Lalek i poprosić bardzo o pomoc nowego prezydenta. Układ polityczny jest bardzo dobry, cieszę się, że w wolnym radiu wolny teatr może opowiadać o swoich wolnych planach i wierzę w to, że na tej płaszczyźnie uda się nawiązać porozumienie. Jestem po spotkaniu w czasie zjazdu Stowarzyszenia Dyrektorów Polskich z nową panią minister, naszą resortową, prowadzę liczne rozmowy, wszędzie słyszę pozytywny odzew. Ludzie rozumieją, że dodatkowy teatr to są dodatkowe środki. Sami tego nie udźwigniemy, ale wszędzie słyszę przychylność. Przypomnę, że we wszystkich miastach analogicznych do naszego, takich jak Jelenia Góra, jak Opole, jak Rzeszów, jak, nie wiem, Kielce, jak Jelenia Góra, są 2 teatry. Jest teatr dramatyczny ze swoją dotacją i Teatr Lalek, który ma autonomiczną, oddzielną dotację. Ja wiem, że tak od razu pieniędzy się nie znajdzie, bo i skąd? Jest teraz moment przejściowy po wyborach, jak kurz powyborczy opadnie. Myślę, że dalej będziemy szukać tych środków i że je zdobędziemy. Te 700 tysięcy to są niezbędne pieniądze wyłącznie na koszty utrzymania Teatru Lalek, czyli na ochronę, sprzątanie, ogrzewanie,
Czyli, panie dyrektorze, jak rozumiem, ta trudna sytuacja finansowa teatru, o której już słyszeliśmy, jest w miarę opanowana, jesteście w trakcie rozmów i wszystko wskazuje na to, że jednak teatr pieniądze na funkcjonowanie będzie miał. Tak, ja jestem dobrej myśli. Zresztą zawsze nas wspierano, zawsze mogliśmy liczyć na naszego organizatora. Włączał się w to również Urząd Miasta i udawało nam się ponad podziałami zdobywać środki. Nadal będziemy je zdobywać. Na działalność merytoryczną zdobywamy środki, jak pan widzi, choćby z tych przestrzeni sztuki, po prostu z zewnątrz. Takie czasy, trzeba być aktywnym i to staramy się robić. My nie biadolimy. My zawsze pracujemy ciężko. Jedni to rozumieją bardziej, drudzy mniej, więc trzeba te rzeczy wyjaśniać. Nie jeździmy na wycieczki, na festiwal, tylko do ciężkiej pracy, pracując na markę i pracując na również piękną opinię na temat naszego regionu. Przypomnę, że kiedy była pandemia, wszystkie teatry przeczekiwały, a my podjęliśmy jako jedyni w Polsce najbardziej odważną decyzję, pewnie kontrowersyjną, no ale na tym polega życie, żeby grać. I graliśmy w Dąbiu, przypomnę, zagraliśmy plenerowo najpiękniejsze nasze spektakle, które nikomu nic się nie stało. Dochowywaliśmy wszelkich szczegółów bezpieczeństwa i jako jedyni w Polsce zrealizowaliśmy festiwal wspólnie z ośrodkiem w Dąbiu, gdzie odbywało się lato teatralne i cieszyło się olbrzymim uznaniem. Także to na koniec, panie dyrektorze, nie biadolimy, walczymy i jesteśmy zawsze pozytywnie nastawieni. Na koniec, panie dyrektorze, jeszcze, czy ten obecny budynek teatru czeka jakiś remont, czy są jakieś plany na ten temat? Tak, oczywiście. My mamy od 4 lat przygotowaną koncepcję modernizacji naszego klasycznego kaufmanowskiego. Przypomnę, Oskar Kaufman w 30-tych latach zaprojektował niemiecko-polski, jak się później okazało historycznie, teatr, i już najwyższy czas, żeby go zmodernizować, zachowując ducha Oskara Kaufmana, ale jednak toalety muszą być czyściuteńkie, nowoczesne, fotele piękne, żeby i widzowie czuli się na widowni dobrze, i aktorzy na scenie, żeby klimatyzacja działała i tak dalej, żeby było normalnie. To jest kolejne moje marzenie. I tu stawiamy kropkę. Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru, był gościem Rozmowy o 9:00. Dziękuję bardzo serdecznie. Słuchajmy radia, chodźmy do teatru, czytajmy książki. Do zobaczenia. Za uwagę dziękuję. Bartłomiej Walkowski. Rozmowa o 9:00.